Cześć, z tej strony Mateusz, zapraszam na kolejny odcinek na Chłopski Rozum TV. Dzisiaj znowu witam Was z mojej działeczki i zapraszam na danie, które idealnie wpisuje się w klimat takiego miejsca, a więc miejsca, gdzie chcemy wypocząć i chcemy zjeść dobrze, smacznie, tanio, ale przede wszystkim chcemy zjeść szybko i nie marnować czasu na niepotrzebne tutaj manewry kuchenne. I takie właśnie będzie dzisiejsze danie. Zapraszam Was na makaron z tuńczykiem, szpinakiem i fetą. A skoro szybko, to nie zwlekajmy. Przedstawiam krótką listę składników. No i tak, makaron. Ja akurat mam tutaj taki farfale, czyli po naszemu kokardki. Bardzo fajny makaron do tego typu dań, bo łatwo się nabija na widelec, więc można też szybko jeść. No i do tego lecimy dalej. Szpinak mrożony, rozdrobniony. Oczywiście można tam też się bawić, bo taki normalny, liściasty, ale komplikowanie takiego prostego dania no, ma tyle sensu, co organizacja Marszu Równości w Białymstoku. Dalej mamy puszkę z tuńczykiem w sosie własnym. Dalej mamy ser feta albo jakiś typu feta z pół kostki. Oczywiście do tego cebula, dwa duże ząbki czosnku, sól, pieprz, trochę oleju do smażenia i właściwie porcja na od 2 do 4 osób, nazwijmy to w ten sposób, jest gotowa. Warunki są polowe. Będę używał, właściwie już używam, kuchenki elektrycznej. Tutaj bardzo zupełnie szczera rada, jeżeli takiej kuchenki używacie, to zagrzejcie najpierw wodę w czajniku. Pójdzie dużo szybciej, dla odmiany nie będziecie musieli czekać 100 lat, zanim się zagrzeje na takiej kuchence. Ja już mam wrzącą, bo wlałem przed chwilą wrzątek prosto z czajnika elektrycznego. Rozgrzewam też drugi palnik, na który za chwilę trafi pokrojona cebulka. Na patelni jest już gorący olej. Wrzucamy na niego posiekaną wcześniej cebulkę. Gdy cebulka już lekko rozmięknie, dorzucamy posiekane 2 ząbki czosnku. Mieszamy i smażymy dosłownie minutę, tak żeby czosnek nie zgorzkniał. Praktycznie od razu dodajemy szpinak. On jest jeszcze zamrożony, dlatego zmniejszamy ogień na minimum, chwilami mieszając, tak długo czekamy, aż się całkowicie nie rozpuści. Teraz dodajemy puszkę tuńczyka. W międzyczasie wstawiłem makaron, który już powoli powinien się gotować. Jeszcze parę minut mu zostało, a my teraz dodajemy fety. I gdy całość wymieszamy, zaczynamy doprawiać. Tylko solą i pieprzem, ale polecam zrobić to na końcu, dlatego że zarówno feta, jak i tuńczyk są dosyć słone, żeby nie przegiąć pałeczki. No i wszystko gotowe, makaron odcedzony. Teraz zrobię coś, co ja uwielbiam, a moja żona czego nienawidzi. Czyli wrzucę ten cały sos do makaronu i dokładnie wymieszam. Nasze danie jest gotowe, zaraz będziemy je wcinać. Pachnie fantastycznie, serdecznie polecam. Zróbcie je sami, róbcie sobie takie dania. Teraz wakacje, czy to nad jeziorem, czy to w górach, czy nad morzem. Wypoczywajcie i jedzcie smacznie, zdrowo, a przede wszystkim szybko. Właśnie takie dania jak to. Musicie tego spróbować sami. Tak na Chłopski Rozum.